wyżej, a niektóre kurczowo trzymają się ziemi. Weronika to osoba, która została wychowana w rodzinie bardzo zamkniętej, można powiedzieć. Rodzinie, gdzie model szarej myszki jest najbardziej preferowany, nie wybija się, bo po co. Wszystko w życiu spokojnie, niekoniecznie szukaj wrażeń. Ona jednak miała swoje marzenie i to co mogła zrealizować. Tak, ona nie poddała się temu dyktatowi rodziny, która usiłowała utrzymać ją w takiej szarej rzeczywistości, szarej tonacji. Zaczęła realizować swoje pasje, poznała kogoś, z kim mogła przejść przez życie bardzo szczęśliwie. Niestety w jej życiu zaczęły mieć miejsce wydarzenia, które ten los obniżyły, a z czasem sprowadziły ją zupełnie na ziemię. Albo może to nie były kuchni, po prostu. Też. Zastanawiam się, czy gdyby Weronika nie spotkała na swojej drodze Sławka, czy jej życie potoczyłoby się w tym samym kierunku? Czy byłoby takie samo, czy jednak wróciłaby do rodziny? To trudno powiedzieć, ponieważ gdyby ona miała oparcie w rodzinie, po śmierci Sławka, jej los mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Natomiast chodzi o to, że ona tej bazy, tego backgroundu, tego oparcia od rodziny nie dostała już na początku. W związku z tym, kiedy pojawił się w jej życiu ogromny kryzys, ona nie miała właściwie dokąd pójść, ponieważ jej rodzina, oni nawet próbują jej pomóc, przecież to nie są ludzie, którzy się wracają z własnej córki, ale robią to tak niewiarygodny sposób, że tak naprawdę czytelnik wie, że ona tej pomocy nie dostanie i rozumie zupełnie to, że ona się do rodziny swojej nie zwraca, tylko szuka innych osób, którymi mogłaby to życie swoje zapełnić po śmierci Sławka. Po śmierci Sławka życie skupia się na innych osobach, na osobach, którym wynajmuje swoje mieszkanie. Są to bardzo różne osoby, cały katalog, można powiedzieć, osób, które się przewijają, począwszy od fantastycznej pani scenograf Carmen, przez pianistę Michała Cyrynię, nie udało mu się przejść tych osób przekonawczych. Pani wzięła akurat takich bohaterów, którzy przewinęli się sądowych? Ja chciałam, żeby to były właśnie takie bardzo barwne typy. Szczególnie polubiłam Carmen, która jest scenografką teatralną i która przyjechała do Warszawy po to, żeby wystawić postę Belliniego i z Weroniką dzieli się swoimi właśnie wrażeniami i przemyśleniami dotyczącymi scenografii. Po prostu to są takie typy, może nie najbardziej stereotypowi Polacy, bo i Marcin jest postaciowy Wiśnią, i Carmen, i ta szalona biegaczka, i później Helena, która najbardziej właściwie zaważy na jej życiu. Ale to są takie bardzo mocne osobowości, które pracują na jej drodze. Jak tak weszłam do wątku, kiedy Weronika zaczyna wynajmować to mieszkanie, ja pomyślę, że nie tylko wynajmuje, ale też podgląda życie swoich lokatorów, tak pojawiło mi się troszeczkę Simon Siever z Sharą Stone, z Williamem Baldwinem, gdzie też podgląda w to miejsce. Lubi podglądać życie innych osób, żyć bardziej życiem innych niż swoim. Bardzo lubimy. Im bardziej nasze życie jest szare, tym bardziej chcielibyśmy pozamiać kolorowe osoby. Im większe mamy problemy, tym chcemy widzieć, że inni mają jeszcze większe albo takie o cięższym kalibrze. Jeżeli w naszym życiu nic się specjalnego ciekawego nie dzieje, to szukamy znowu tych emocji u innych. Stąd taki występ dzisiaj reality show różnych właśnie form programów talent czy programów reality, które są jakimiś takimi namiastkami życia prawdziwego, nieco podkolorowanego na potrzeby tego odbiorcy, które moim zdaniem mogą omamić w jakiś sposób i tylko mu pokazać, że jego życie jest bardziej szare, a gdzieś tam dostanie coś lepszego, coś innego. A czy Weronika czuła, że w jej życiu się nic ciekawego nie wydarzy? Ona się tego bała, ja myślę.
że ona się tego bała, że w jej życiu nic się takiego nie wydarzy, stąd to jej obsesyjna potrzeba zaistnienia w życiu innych osób, tych swoich lokatorów. Czy ona to próbowała ułożyć życie tych swoich lokatorów, którzy tutaj znali swój dom? Tak, ponieważ ona zupełnie nie próbuje ułożyć swojego życia, ona nie zmaga się z żałobą, ona w ogóle nie próbuje jej przebyć, ona też ją kultywuje. W związku z tym ona próbuje żyć życiem innych osób i mówić tym ludziom, co mają robić w życiu, jak mają postępować. Ona się nawet stara wkraść w to życie, widząc, że ta osoba nie bardzo sobie życzy jej obecności i interwencji. I nie wyciąga wniosków, nawet gdy kolejne osoby uciekają od niej. Nie, zupełnie nie wyciąga tych wniosków, po prostu zajmuje się kolejną osobą. Ta książka mogła wynieść jeszcze 50 tysięcy stron więcej, podejrzewam. Mogłaby. I ona nadal by pozostała taka sama. Pani Aubena, dzieli Pani rolę pisarki, autorki powieści z życiem lekarza. Jak Pani to godzi? Jak przy tym wniosku na początku pracy nad książką zapomina Pani o tym, że jednak ten zawód jest inny, bardziej, nie wiem, czy nie będę odpowiedzialny. Ja wchodzę w różne role, zauważyłam w życiu, w zależności od tego, co powinnam akurat w danej chwili robić. Jeżeli jestem w pracy, oddaję się tej pracy. Jeżeli jestem w domu, zajmuję się dziećmi najpierw. Jeżeli zaczynam pisać, to zaczynam pisać. Czasami to moje pisanie jest podobne, może nie chcę się porównywać w sensie kalibru osoby, do której się chciałam porównać, tylko chodzi mi o sytuację. W filmie Miłosza Tormana Amadeusz jest taka scena, kiedy on pisze i zaznaczyć też ta jej obsesyjna, można powiedzieć, że miłość, ale takie odnoszenie wszystkiego do tych owadów, które ona wszędzie widzi, wszędzie czuje. To jest też bardzo symboliczne. Te kolory, które się pojawiają przy okazji Carmen i jej scenografii, to też są pewne znaki. Ona po prostu tę symbolikę w życiu ma. To jej kultywowanie żałoby, gdzie ona składa do piekarnika stare rzeczy męża, żeby ciągle nim pachniały. To też jest bardzo takie dla niej charakterystyczne. Pani lubi tak przemykać do swoich powieści różne rzeczy innych? Lubię, nie robię tego często. Tu akurat w locie nie wyjaśniałam sprawy. Liczyłam, że albo czytelnik sam znajdzie to odniesienie, albo nie. Bez szkody zupełnie dla czytelnika i dla powieści. Ale na przykład moja druga powieść, jeszcze nie wydana, Lady M, odnosi się w bardzo wyraźny sposób do Macbetha Szekspira i Lady M. M od Małgorzata, od imienia bohaterki, ale M jak Lady Macbeth. I tam jest bardzo dużo aluzji, łącznie z wizytą u wróżki, z krwią, która wszędzie się pojawia w jakiś taki symboliczny sposób, ale tam to już te odniesienia są bardzo, ale to bardzo wyraźne. Zastanawiam się, czy ta książka jest bardziej dla kobiet, czy dla mężczyzn. Na pewno adresatkami są głównie kobiety, bo to też swoje powieści mieszczą się głównie na półce literatura kobieca. Chociaż ja nigdy nie byłam zwolenniczką takich podziałów. Niemniej te podziały też wynikają z tego faktu, że kobiety w Polsce czytają częściej. Stąd te półki usłane powieściami właśnie dla kobiet. Ale myślę, że moje książki, moje powieści i moja non-fiction, pierwsza książka, tam gdzie urodził się Orfeusz, one są też adresowane i do mężczyzn. I wiem, że panowie bardzo chętnie czytają, zawierają tę książkę z półeczki żony i często sami, albo na przykład żona czy dziewczyna czy partnerka mówi: zobacz, poczytaj sobie, na pewno ci się spodoba. I okazuje się, że rzeczywiście
panom się te książki podobają. No, nie mówię to o moich książkach dla dzieci, które są znowu raczej dla chłopców niż dla dziewczynek, aczkolwiek dziewczynki też chętnie ten cykl czytają. Ja próbuję właśnie tych książek, dużą tutaj rolę odgrywa również pani syn, który okazał się taką lokomotywą, można powiedzieć, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, prawda? Tak, on nie tylko okazał się lokomotywą, jeśli chodzi o książki dla dzieci, ale myślę, że chyba on nie wypowiedział takiego zdania, napisz o mnie książkę, to ja bym poprzestała pewnie na pierwszej swojej powieści, książce z Cieszaną non-fiction, tam był rodzin się Orfeusz, ponieważ ja nie miałam takiej koncepcji, ani takiego marzenia, ani takich planów, żeby pisać książki. Myśl, która mi przyświecała pisząc Orfeusza, to myśl była taka, że ja chcę napisać książkę o Bułgarii, żeby zatrzymać te wspomnienia swoje z dzieciństwa i żeby pokazać Polakom, jak to jest fajny kraj, przypomnieć im, jak kiedyś chętnie tam jeździli, opowiedzieć o Orfeuszu, który tam bądź się właśnie wywodził. I to były tylko takie moje plany. Ja nie myślałam sobie, że jeżeli może ktoś tę książkę wyda, to ja napiszę jeszcze coś innego. Później jak tam bajkę terapeutyczną, ale też na prośbę portalu medycznego, to też nie był mój pomysł. Później mój syn powiedział, napisz o mnie. Ja myślę, że gdyby on tego zdania nie wypowiedział, gdyby nie powstała pierwsza, potem druga część Julka i Mai, ja bym nie zaczęła myśleć o pisaniu książek jako tak i nie zauważyłabym, że to jest coś, co świetnie mi wychodzi, coś, co lubię robić. Byłabym autorką Orfeusza i już być może bajki terapeuty. I patrzyłabym sobie, jak na półce stoi. Tak. I to by wystarczyło. I to by pewnie wystarczyło. A czy film jest pierwszym reprezentantem tej okazji? Film jest na pewno pierwszym reprezentantem książek dla dzieci. Ja nie czytam już w trakcie ich powstawania, je konsultuję, bo wrzuca bardzo dużo pomysłów i bardzo to lubi. A mówi do niej tak mamo? Czasami tak mówi. W pierwszej części bardzo często tak mówi. Na przykład napisałam, że ktoś tam miał szablę. No to gdzie tam? Czego budowałeś szablę? To miecz tylko i wyłącznie. No i ja tak w zupełności nie znam. W drugiej pojawia się bardzo dużo konkretnych postaci z konkretnymi możliwościami, jeśli chodzi o grę. Ja zupełnie nie miałam pojęcia, on mi to wszystko podzielił, wypisał, pokazał, wytłumaczył, później pilnował, żeby na pewno się zgadzało. Także jeśli chodzi o książki dla dzieci, to zdecydowanie on. Natomiast książki dla dorosłych, ja mam swoich pierwszych czytaczy. To jest moja przyjaciółka, moja najlepsza przyjaciółka. To jest też taki przyjaciel, który jest dziennikarzem i pisarzem. I ja czytam jego książki. Jako pierwsza on też czyta moje. No i moja mama, która bardzo chętnie czyta od pewnego momentu, bardzo się weszła też w tę moją literackość i czeka na kolejne. Czy tam przyjęcie z łzami w oczach, czy raczej z takim dużym zaciekawieniem i ochotą już na kolejne części? Czyta z dużym zaciekawieniem i ochotą na kolejne części. Ja przy pierwszej powieści miałam taki moment wahania, nie wiedziałam, jak ona to przyjmie, bo to jest książka o relacji matka-córka tak naprawdę. Tam występują matki, no niekoniecznie takie mamusiowate w naszym tego pojęciu. I ja się bałam, czy ona nie weźmie tego do siebie, że może ona taka była. Tak, że się pojawiają zarzuty i to takie zawoalowane, bo tam nie ma też opisów jakichś naszych historii czy zdarzeń. Ale absolutnie nie, bardzo do tego podeszła właśnie literacko i do tej pory wiem, że teraz mi jaśniej, to jest jej ulubiona moja książka, jak do tej pory. Czeka na kolejne? Czeka na kolejne, tak. Teraz doczeka się. Jeszcze nie czytała drugiego tomu sagi, ponieważ ona nie czyta na komputerze. Jak przyjedzie do Polski, bo teraz mieszka za granicą, to już czeka na nią wydruk drugiego tomu, bo pierwszy już czytała i wiem, że nie może się doczekać. Bułgaria się pojawiła podczas naszej rozmowy. Tam są Pani korzenie. Tęskni Pani za Bułgarią? Ja bym często
jeżdżę. Raz w roku bywałam przez wiele lat, przez całe moje dzieciństwo i nastoletniość. Nie miałam taką przerwę kilkuletnią, pięcioletnią. Później tam wróciłam znowu na kilka lat, wtedy powstał Orfeusz. Jeżdżę, nawet dwa lata temu pojechałam z przyjaciółmi, bo chciałam im bardzo pokazać to wszystko. Także ja nie muszę jakoś tak tęsknić za bardzo, bo w każdej chwili właściwie mogę tam pojechać. Tam jest dom, który czeka. Wystarczy, jak to moja mama mówi, otworzyć i buty zdjąć i już jest u siebie. Nie mogłabym tam mieszkać, bo bardzo często ludzie mi zadają pytanie, czy ja mogłabym się przenieść tam. Mimo świetnej znajomości języka, nie bardzo sobie wyobrażam to, jak ja miałabym pracować, jak funkcjonować. Lubię być tu, chcę być tu, jestem bardzo w Polsce osadzona, aczkolwiek te korzenie rzeczywiście są we mnie bardzo głębokie. A pisać książek tam chyba nie mogłam? Czy ja bym tam mogła? Na pewno nie powiedziałam, bo to świetnie mówię. Nawet padła propozycja, żeby to ja przetłumaczyła Orfeusza, ale nie zdecydowałam się, bo uważam, że jednak musi to być osoba pisząca w tym języku, nie tylko czytająca. Ale kiedy tam jestem, staram się czytać po bułgarsku. Nawet niedawno dowiedziałam się, jak ten rynek czytelniczy tam funkcjonuje i wydawniczy i zrobiło mi się bardzo przykro. Bo mi się wydawało, że może w Polsce jest trudno, ale tam jest jeszcze gorzej niestety, ponieważ tam nie ma wolnego rynku, tam nie można zrobić czegoś takiego jak u nas, czyli napisać książkę i wysłać ją do wydawnictw i jeśli się komuś spodoba, to ona zostanie wydana. Tam właściwie jest tylko współfinansowanie albo finansowanie całkowite. Tylko kilku może pisarzy może się poszczycić tym, że są wydawani przez takie prawdziwe duże wydawnictwa. W tej chwili właśnie Orfeusz się tłumaczy, bo bardzo mi zależało, żeby był wydany w Bułgarii. I on będzie wydany przy pomocy gminy Czekoare, czyli tego miasteczka, którym akcja się cała rozgrywa. Oni się w końcu dowiedzieli, że ta książka jest, wzięli na siebie finansowanie jej wydania i dystrybucji. I w tej chwili już wiadomo, że w przyszłym roku prawdopodobnie myślę, że po wakacjach jednak na jesieni to już ukaże w całej Bułgarii. Więc bardzo jestem ciekawa reakcji Bułgarii. No właśnie, czy Polacy i Bułgarzy to ludzie o tej samej mentalności? Czy jest bardzo absolutnie różne i to jest na kraj południowy, tam jest wszystko bardziej na zewnątrz. Tam jest ten czas kwiecy, zupełnie inny rytm dnia i nocy. Dopiero teraz na przykład w Polsce, gdy wieczorem ludzi chodzących, bawiący się, rozmawiający w kawiarni, tam to było zawsze, nawet za czasów bardzo głębokiego socjalizmu. Nawet między blokami ludzie wyjmowali kilka krzesełek i podawali kawę z balkonu, sobie, żeby tylko wyjść gdzieś na zewnątrz. Było mnóstwo kawiarni, restauracji małych. To, czego u nas nie było i wciąż nie ma takich mniejszych miejscach. Jednak do kawiarni czy do restauracji trzeba się wybrać. Tam nie, tam jest to praktycznie wszędzie. Podobny rytm życia jest tam zupełnie inny. Bułgarzy są bardziej tacy zakompleksieni niż Polacy. Polacy są bardziej takim burzliwym narodem. Bułgarzy są jednak młodym włoski bardziej. Tak, jednak pochodzeni są swoją historią, jest tylko miejscem coraz dalszym w Europie. Tam jest bardzo duży jednak wypływ młodych ludzi do innych krajów. To jest bardzo, bardzo przykre, jak się patrzy, bo ja próbuję tam wracać, w sensie, że raz do roku i opowiadam wszystkim, jaki to jest fantastyczny kraj, a oni właśnie uważają, że mieszkają w bardzo niefantastycznym kraju i starają się gdzieś uciec, jakieś inne miejsce. Z czego w takim razie wynika ta ogromna popularność wśród Polaków, jeżeli chodzi o Bułgarię? To był rzeczywiście taki moment, i on chyba wraca właśnie, że znowu ludzie masowo wyjeżdżają do Bułgarii.
Kiedyś właściwie to był jedyny kraj, oprócz Węgier na 2 lata, to był jedyny kraj, który była gwarantowana pogoda i gdzie można było spędzić rzeczywiście fantastyczne wakacje. I nawet jak się ładowało do małego Fiata jakiś namiot, jakiś, że się tam jechało, to wiadomo było, że przez 2 tygodnie... Pół miasta się ładowało. Tak, pół miasta się ładowało i wiadomo było, że przez te 2 tygodnie to będzie fantastycznie i czy to będzie na kempingu, czy na plaży, będzie się popijało z Pepsi, na które Bułgarzy mieli intencje, jadło pyszne rzeczy i będzie bardzo, bardzo fajnie. I później, kiedy pojawiły się możliwości zwiedzania Hiszpanii, Portugalii, różnych, Polacy przestali jeździć do Bułgarii, bo mogli wreszcie odwiedzać miejsca, w których nie byli. To jest zupełnie naturalne. I nie ma w tym ani niczego dziwnego, ani niczego złego. Ale już wszyscy byli w Hiszpanii, na Kanarach, na Cyprze i teraz znowu jeżdżą do Bułgarii, bo tam z kolei standard się podniósł. To już nie ma tak, że ludzie Bułgarię wybiorą, bo nie mają gdzie indziej jechać. Bułgarzy to zrozumieli, zaproponowali rzeczywiście warunki zachodnie. W tej chwili, jak się tam jedzie, czy do hotelu, czy do takich domów, tych wypoczynkowych, jest rzeczywiście bardzo dobry standard. Pogoda świetna, jedzenie fantastyczne i jest taniej niż w Hiszpanii, czy w Turcji, czy w jakimś kurorcie innym. Dlatego Polacy chętniej tam jeżdżą. Zatem jest bardzo dużo zabytkowych miast, a my lubimy, na przykład ja lubię bardzo, przy okazji plaży, przy okazji morza i opalanie się, jednak jeszcze coś zwiedzić, coś zobaczyć, prawda? To przepiękne miejscowości nadmorskie, bardzo stare, bardzo zabytkowe, jak Westerberg, Kurzowy. Także ja bym chciała, żeby Polacy znowu zaczęli jeździć i jeżdżą. I jeżdżą. Nawet znam osoby zupełnie niezależnie, które mówią, że mają apartamenciki wykupione właśnie w jakimś kurorcie na morzu. Bo co roku jeżdżą, bo ceny były bardzo niskie, bo to się im opłaca w jakiś sposób, wiedzą, że będą tam wracać. To jest fantastyczne. No, narodzi się kolejny pomysł, może to teraz przewodnik po Bułgarii. Opiem osoby, która doskonale to miejsce zna. Ja bardzo dużo takich konkretnych informacji na temat tego, co gdzie umieściłam w Orfeuszu, ale moje założenie też przy pisaniu było takie, żeby pokazać, żeby zachęcić ludzi, żeby w głąb pojechali, szczególnie właśnie w te góry. To jest mały kraj, więc to nie jest daleka podróż. Żeby właśnie odwiedzili te inne miejsca, które też są zabytkowe i też są bardzo, bardzo piękne. I też są kurortami, bo na przykład w Czebuarę, w Pomborowo świetnie się jeździ na lasach. I są bardzo przygotowane dobrze trasy, baza ta turystyczna jest też świetna. Przyjeżdża bardzo dużo Anglików, Niemców, bardzo chętnie tam jeżdżą na lata. Więc tam jest bardzo dużo miasta, które warto zwiedzić, i w historii konkretne miejsca są opisane, do których trzeba by jechać. Także rolę przewodnika jakoś tam Orfeusz ma. Rozmawiałam przede wszystkim o książce Lotnisko nad ziemią, ale Pani ma już ze sobą kolejną książkę, która już za moment będzie miała swoją premierę i jest zapowiedzią dłuższej historii, ponieważ to jest pierwsza część taki trzytomowej. Pierwsza część, a więc przygodnie zrobiłam z tyle razem. Ja nawet mogę pokazać, ponieważ dostałam jeden egzemplarz z wydawnictwa, specjalnie na potrzeby dzisiejszej tutaj wizyty, żeby pokazać, że ta książka jest. Jeszcze nie mam egzemplarza autorskich, dostałam wczoraj kurierem, że bardzo stulecie winnych ci, którzy przeżyli, są pierwszy. On się ukaże w środę, 10 września, będzie we wszystkich księgarniach, nie w Empikach, myślę, że w Matrasie będzie troszeczkę chyba nie później. To jest książka, która obejmuje 100 lat życia pewnej rodziny, rodziny winnych. Zaczyna się tuż przed wybuchem I wojny światowej, czyli w 1914 roku, kiedy rodzą się bliźniaczki Ania i Mania. Ich mama przy porodzie umiera, ojciec zostaje z nimi i jeszcze z 2 starszymi synkami. Przyjeżdżają do tego
tego domu sprowadza się babcia, która chce pomóc ociemniałemu synowi. Zaczyna się historia osadzona bardzo, bardzo mocno w XX wieku, która się rozgrywa w moich domach rodzinnych, aktualnie w miejscu, w którym mieszkam, w Turbinowie. To jest taka miejscowość między Milanówkiem Pruszkowym a Pruszkową Leśną. Pierwszy dom kończy się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Drugi, który już napisałam, kończy się w 1968 roku. Trzeci postulatach w 2014, czyli w czasach współczesnych. Czy pan wyda te premiery kolejnych dwóch części? Nie, jeszcze te drugiej części, już nie wiem, kiedy druga część wyjdzie. Ja na razie ją napisałam, więc jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy ona się ukaże przed świętami. Pierwotnie plany były takie, że pierwsza miała ukazać się pod koniec czerwca, druga w październiku, a trzecia w marcu 2015, ale ja myślę, że te daty się przesuną jednak ze względu na przesunięcie daty premiery pierwszej części. Będę informować. Ja się zastanawiam, czy to, że pani napisała naraz w zasadzie trzy książki, to jest zapowiedź tego, że jakaś grubsza przerwa się pojawi. No ja teraz nie mogę za bardzo sobie pozwolić na tak długą przerwę, ponieważ podpisałam zobowiązanie, że trzeci tom skończę do końca lutego 2015. Wbrew pozorom nie jest to aż tak dużo czasu. Ja potrzebuję na jeden tom 3 miesięcy. Żeby go napisać. Teraz odpoczywam po drugiej części, bo muszę odpocząć. Ja wiem, kiedy mogę zacząć pisać, a kiedy muszę odpocząć. I teraz wrzesień, październik daję sobie czas na wybranie chęci i myśli do trzeciej części. Teraz do tego, żeby pomóc moim dzieciom bardziej się wdrożyć w naukę, bo został gimnazjalistą, a że jest dyskalkulikiem. To chciałam bardzo przy nim być, przynajmniej kiedy zaczną tego przedmioty typu chemia, geografia i matematyka gimnazjalna. I dopiero myślę około listopada, grudnia zacznę pisać trzecią część. Może mi się uda w międzyczasie napisać piąty tam przygód Julka i Mai, bo te książki dla dzieci też piszą się inaczej, szybciej, trochę łatwiej, chyba tam jest dużo dialogów. Także przerwa pewnie będzie po napisaniu trzeciego tomu i piątej części Julka i Mai. Może się ukaże wtedy moja powieść druga, która już została napisana, a jeszcze się nie ukazała. Wiele osób pisze książki, wiele osób chce pisać książki. Jak to u pani wygląda? Jak to bardzo model pracy? Czy pani w tym momencie rezygnuje się totalnie? Zaczynam się wtedy wyłącznie na tej książce, zamyka się w pokoju, przy laptopie, na fotelu? Jak to nie, ja nie mogę tak zrobić, bo mam dzieci. Ja przy pracy naukowej, medycznej już się przyzwyczaiłam do tego, że niestety ja się dostosowuję do rytmu domu. I doktorat tak robiłam. Wtedy, kiedy one zasypiały, to ja pisałam. W związku z tym zawsze się śmieję, że nie wiem, albo nie ma wezy jako takiej, albo ja jej nie mam.